Chyba zaryzykuję i pójdę po prostu pod ten środek. 1800 do zdobycia. O, się opłacało. Oba dostałem. Mam czwartego tieru broni, super. No, ci powiem, kolego, że miecz ci zamienimy. Siema, gramy sobie w Riders of Valhalla. Trzeci odcinek, trzeci poziom trudności. Mam dzisiaj do wybrania Warriora, Asasyna oraz Barda. Poszedłem w Asasynu, bo chyba nie mieliśmy na odcinku Asasynu. Będą w miarę ciekawe, więc go wybiłyśmy. I dajmy im. I w sumie pod Asasynów będzie bardzo dobra maska, czyli większa szansa na to, że Critical wejdzie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Postanowiłem, że pójdę, w całą drużynę muszę mieć z Asasyną złożoną. O, mogę w ogóle to z przodu kupić. Postanowiłem, że pójdę w pana Healera, bo ma oczywiście umiejętność w Asasyna. Dałem mu młotek, który zwiększa mu atak speeda, co dwa ataki, więc nie jest najgorzej. I mam nadzieję, że mi się uda pokonać panstwa łuczników. Powinienem. No i walka wygląda na razie biednie, no ale to są łucznicy. Ktoś w ogóle zamraża ode mnie. I nie wiem, czy to pan Healer tego nie robi. Albo może mój topór to umie. Czekaj, sprawdźmy. W sumie to nie wiem, bo mój topór ma 20% szansy na weakness, czyli osłabienie, coś w tym stylu. No to nie jest to, o czym myślałem. Kupiłbym im zbroję, bo jednak ciężko będzie. Albo ulepszył sklep. Kurczę, nie wiem, czy sklep ulepszenia jest sens. Mam dwóch ludzi, potrzebuję co najmniej trzech, żeby to miał sens. Tu mam asasyna, który jest też strongiem. Chyba w niego pójdę po prostu. Niestety nie będę miał dla niego broni ani nic poza tym, ale będzie dawał nam umiejętność przynajmniej. Łuk. Łuk jest bardzo dobry. I tu bym, kurczę, wezmę pieniądze i to tylko dlatego, że mogę ulepszyć sobie rajdy i mieć zawsze troszeczkę coś lepszego niż podstawowe. Tobie dam łuk, więc pan healer pójdzie z przodu, tu będziesz miał łuk. A, albo łuk dam naszemu podstawowemu ziomkowi, to masz toporek. I mam jeszcze 1500, więc sklep sobie też ulepszę. Kurczę, może by nie. Mam w ogóle asasyna, który jest pod magiem jeszcze. Fajne. I mogę iść na rajd, tu mam maga, ale chyba tylko on ma broń. Tak, ten ziomek z tyłu nie ma niestety i jest 25% szansy na to, że dostanę jeszcze zbrojkę. Chciałbym. No i przy okazji umiejętność na maga mi wchodzi czasami. Nie często, ale czasami przynajmniej mam chyba też o podtarczę, czyli dodatkowego leczenie 10% szansy mam na tarczę i knockback redukcję. No i teraz jest problem, bo mnie nie stać na nic. Muszę iść się zawalczyć z tymi panami, czy wy macie mają obydwoje broń. No ale jest ich dwóch na trzech, trzy bronie mam, więc raczej sobie poradzę bezproblemowo, tylko wygrać. Myślę sobie, że zawsze warto mieć chociaż jednego maga, szczególnie, że mam różdżkę pod ogień, więc ja sobie wezmę tego maga, który ma też asasyna. Muszę na to patrzeć bardzo mocno. Dam go sobie gdzieś z tyłu, niech oni sobie biją od przodu, a ja bym poszedł, no tylko wy macie już zbroję, nie mam zbroi żadnej. Tu mam trzech magów, tu mam dwóch ludzi, z czego obydwoje mają zbroję, czy mi się wydaje? Bez armora, dobra, pisze, że jest bez armora. Oni mają, obydwoje mają Loki chyba, Loki Roby. Chyba zaryzykuję i pójdę po prostu pod ten środek. 1800 do zdobycia, raczej powinienem ich pokonać, nawet jak mam te dwie zbroje. Dało mi się i dostałem toporek, super, zamienimy toporek panu, bo pan ma jakiś beznadziejny, ty masz na razie topór. Mam 2300, więc stać mi na różdżkę, którą chciałem kupić. No i muszę kupić jakąś zbroję, niestety na to mnie nie stać, ale jakiegoś Odyna, który mi daje plus 5 do powera. No i 20% szansy na aktywację. Nie mam pojęcia czego. Randomowego negatywnego efektu na przeciwnika. Wystarczy przeczytać dosłownie zdanie wyżej. Czasami nie umrzewam mózgu. To biorę. Dam pierwszemu panu z przodu. Niech ma chociaż zbrojkę. I pójdziemy pod pieniądze. Najwięcej pieniędzy potrzebuję. Ulepszę sobie jak najbardziej moje rajdy. Myślę, że teraz jestem na spokojnie w stanie ulepszyć rajdy bezproblemowo. Reroll. 1600 do zgarnięcia. No i to mi się podoba. Tylko dwóch magów niestety. A przy okazji, jak już sobie tak walczymy i nic nie robimy, tylko zbieramy pieniążki. Jeżeli podoba się tobie, co robię, zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę oraz jakiegoś dzielnego komentarza. Krasnoludy górą. Przypnę serduszko. Jeżeli zadasz pytanie, to nawet odpowiem. Ha, taki ze mnie youtuber szalony. Ja bym chyba jeszcze raz rajdy w sumie ulepszył. Oj, się opłacało. 2700 do zgarnięcia plus brońka jeszcze, jak się uda. Nie udało się broni zdobyć, ale mamy nowy artefakt. Za każdym razem, jak wejdzie knockback, mamy szansę na zwiększenie sobie mnożnika na critical. Bardzo fajnie, mamy jakieś dwa drewniane rzeczów. No i mam 3000. I mam jeszcze jedno miejsce na krasnoluda, więc fajnie by było wziąć, ale nie mam żadnego, no to nieważne. Kupmy sobie może jakąś tutaj zbroję. To zbroja będzie super. Zrerolujmy i mamy zbroję pod maga. Jedną na pewno sobie zatrzymam, ale pytanie, czy zatrzymałem tą odpowiednią? Tu mamy dwie fajne zbroje. Jedna powoduje to, że jak moje życie spadnie do połowy, to mi daje 60% mojego bazowej tarczy na postaci, a tutaj mamy, że leczy, więc chyba wezmę w tą leczącą, tak w sumie po zastanowieniu się, a tą damy tobie. Masz już jakąś brońkę. Chociaż nie wiem, czy te zbroje przypadkiem, to są chyba Lokiego, prawda? Loki z Roby. Nie wiem, czy one przypadkiem nie są dużo lepsze na łuczników. Czterech ludzi, 3000 do zgarnięcia, to mogę przegrać. Tu trzech magów może być ciężko. Wygrałem! Ostatnim człowiekiem wygrałem i dostaliśmy kolejny artefakt, który powoduje, że sadzonka zaczyna rosnąć, kiedy przy fallen enemies, a czyli, że spadną przeciwnicy i leczy naszych sojuszników co 5% maksymalnego zdrowia. Znaczy, to 5 sekund, nie, co sekundę 5% maksymalnego zdrowia, czyli niedużo, ale zawsze. A ja dzięki temu stać mnie na wzięcie kolejnego asasyna, który będzie asasynem z domieszką maga, więc go wezmę jak najbardziej. Kupimy mu przy okazji jakąś potężną broń, szansę na zamrożenie albo weakness. Wziąłbym szansę na zamrożenie, ale wezmę miecz, bo mnie nie stać. No i przy okazji możemy kupić mu jeszcze jakąś taką zbroję z leczeniem albo aurą. A wezmę ten, będzie mi się fajnie kombować z moją artefaktem, bo tutaj co sekundę mamy 2 maksymalnego zdrowia, czyli przy okazji będzie jeszcze mocniejsze. Masz tutaj mieczek, o ile nie zginie, bo byłoby smutno. Wezmę chyba Thunderstaff, lepsza brońka dla naszego maga. Nasz mag ma i tak dobrą broń, ale będzie jeszcze lepsza, myślę. No jestem w sytuacji, w której praktycznie każdy ma broń drugiego poziomu, oprócz naszego tutaj topornika. Nie, nie to, a może topornik to był. Tak czy siak, wszyscy mają dobre bronie, pójdziemy pod magów.
Wolę na bezpiecznie dostać 300 mniej, ale przeżyć. Wydaje mi się, że już jestem na etapie, na którym może być ciężko, żeby cokolwiek ugrać. Ale mam chyba 5 ludzi, nie? Tak, ja mam 5 ludzi, nie 4. To nie najgorzej, ulepszmy sobie rajdy, żeby... Oj, tak, to mi się podoba. Trzeci poziom magii i plus jeszcze zbroja, szansa na nią. A do pokonania oni będą bardzo prości. Oba dostałem. Kozak, damy tobie, bo masz młotek, to sprzedam. No i teraz pytanie, podpalanie czy thunder? Wyrzuciłem tamtą broń z myślą, że nie będzie potrzebna. Mam nadzieję, że tak będzie. Kupiłem sobie kolejnego asesyna. Mamy już ich 6 aż. Bardzo fajnie, to bym spróbował rerollnąć ze 2 razy. No mam 5% szansy tylko na lepsze bronie, więc wezmę po prostu topór. I fajnie by było, o, tą zbroję też kupić. I fajnie by było kupić właśnie jakąś taką tankowną zbroję, bo mamy wojownika, który jest guardianem, więc on będzie miał bardzo dużo życia, on będzie potężny, tobie damy zbroję. I w sumie tylko jedna osoba umie nie ma zbroi, to jest moja podstawowa postać, a reszta sobie jakkolwiek radzi. Bardzo mnie to cieszy. No pod magów pójdziemy. Będzie ciężko, ale 3000 do zgarnięcia. W sumie nie jest ciężko, ja nie tracę życia. To jest naprawdę mocna drużyna. I tak się zastanawiam, może to jest sposób na tą grę, czyli zraszować jak najbardziej rajdy, żeby jak najwięcej dostawać kasy, a później się o nic nie martwić. O, ja już bossa pokonuję. O, ja nie dam jemu rady. Wydaje mi się, aż musiałem się normalnie na fotelu poprawić. Mam do zgarnięcia 5400. Coś czuję, że może być problem, ale pójdę pod te 5400. Jestem zachłanny. I został tylko boss do pokonania. O kurczę, ja się nie spodziewałem, że on tak mocno drużynę aż. Tak po zastanowieniu to może być lekki problem, wydaje mi się. Ale mam 3-6 tysięcy zgarnięcia plus broń 4 poziomu, jak się uda. Dobra, żartowałem, bo mam 6 ludzi i oni są nie do zabicia. Dostałem 4 tieru broń, super. Damy zamiast może zamrażania. No, tą różkę zamrażania to po prostu wywalę, bo po co mi ona? Ulepszyłem sobie sklep, weźmy... to mi się podoba. Oj tak, nie stać mnie na żadne z tych dwóch rzeczy, ale oba bym wziął. A skoro pan stoi z przodu, to masz pan topór 4 tieru. Ty masz 3. Miecz, kurczę, i topór. Może, kurczę, ale dwie lance mieć. Kurczę, no nie wiem. Dobra, zamienimy zamiast topora może najpierw. Miecz bym chciał chyba mieć tak czy siak. I weźmy sobie jedną z tutaj zbroi pod Critical Chainsa. Kto ma dobrego Critical Chainsa? Ten kolega ma dobrego Critical Chainsa, ale nie wiem, czy to nie jest przez zbroję. Nie, zbroja mu daje plus 20, czyli on sam z siebie ma plus 30, bo jest asasynem. Niby mi się zmniejszył Critical Chains na 30%, ale... A ile z tym masz? 3, a tu masz ile? 4-1. Zmniejszył mi się, ale plus 40 mam bonusu, więc ja bym to jednak i tak zostawił i poszedł po kolejne pieniądze. Myślę, że mogę zraszować po 8 tysięcy, żeby ulepszyć jeszcze raz rajdę. Będę miał jeszcze raz chyba do ulepszenia. Teraz mi tylko zwiększy szanse na epickie albo na rzadkie. Tak mi się coś wydaje, tak czy inaczej. Dobra, pójdźmy po bardzo dużą drużynę, ale do pokonania i ulepszmy sobie. No miecz 3 poziomu może być przydatny i na spokojnie powinienem ich pokonać. Tylko, że 18% szansy, mała szansa, że dostałem. No ci powiem, kolego, że miecz ci zamienimy. W okazji mamy kamień ten i mamy też gunpowder, którego chyba nie za bardzo jestem w stanie użyć. Znaczy, byłbym w stanie, ale chyba trochę niepotrzebny. Możemy ich troszeczkę poupgrade'ować. Kupiłem dwie zbroje, które bym zamienił na przykład z tobą, kolego. Tą zbroję Thora dałbym może za tego Lokiego. Myślę, że to byłoby opłacalne. I mamy teraz dwie dzidy, więc damy młotek zamiast jednej. I nadal mam 4800, to jest bardzo ciekawe. Poszukajmy jakiejś lepszej broni, może nie topu. Uuu, różdżka 4 tieru aż. To jest bardzo mocna różdżka. Zbroję ja bym chciał też jakąś epicką, no i super. Jaką ty masz? 3 poziomu, więc zamieniamy ci na lodową. Tutaj twoją zbroję, którą przed chwilą ci dałem, zamienimy ci na lepszą. No i już nie będę kombinować, po prostu pójdę poszukać sobie, o, jakichś takich 850, to jest bardzo dobra suma. Ostatnie ulepszenie rajdów i pięknie 4 tieru, plus jeszcze Wolf Pawa, który nic nie da. Ale 4 tier, 600 do zgarnięcia, bardzo się cieszę. Wszystko biorę. No i teraz dylemat, bo mam 700, potrzebuję 6200 na ulepszenie sklepu, to zrobię i zostaje mi niecałe 1935. Co nie daje mi szansy na kupienie tutaj miejsca dla naszego kolegi dodatkowego. Mógłbym sprzedać w sumie ten kamień, ale wtedy nie będę miał zwierzaka. Ja bym je wolał trzymać. Idziemy pod 6350, szansa 34% na 5 tieru młotek, to jest bardzo mocne. No i zbroję 4 tieru dla maga, też przydatne. Zbroja weszła, niestety, broń nie. Bardziej liczyłem na brońkę, ale z 2 na 4 przeskoczyć ze zbroją, to jest coś, czego mi było bardzo potrzeba. No i w tej chwili ja bym zrobił tak, że kupiłbym sobie 3 miejsca i tak zostawił. Na razie 3 miejsca kupione i tak zostawił. Poszedłbym sobie chwilowo pod, kurczę, jajko może. Ale ja chyba jajko mam. Mam nawet 2 jajka Feniksa. No to trzecie tak sobie mi potrzebne. Mogę rerollnąć, zobaczyć, czy coś lepszego nie będzie. 7700, teorii jest dobre, tutaj 30% szansy na coś lepszego. I troszeczkę przeleciałem za daleko. Mogłem już tamto brać, ale weźmy kamień, może trafi się. Dodatkowy Firestone, a my byśmy chcieli pod asasyna. Tylko nie wiem, czy jest sens, żebym brał asasyna pod wieżę, skoro nie mam z czym się go zbustować. W ogóle z niczym się on nie bustuje, więc ja bym poszukał jakiegoś asasyna, ale na przykład może pod maga właśnie. Dodatkowo magia nam wejdzie. Fajnie by było. I wtedy pana bym przesunął o troszeczkę, wszystkich was poprzesuwał do przodu. Mogę nawet zrobić coś takiego, że oni niech stoją jako ta pierwsza linia obrony. Tu będzie przepaść, ale dzięki temu będziemy mogli później postawić jakichś magów. Czy coś najwyżej poprzestawiam ich jeszcze raz. Tu mamy Thunderstone, mam 2 kryształ, 45%. Spróbuję. Może się przydać do skraftowania. Dostałem jeszcze jednego, nam takiego potrzeba. O, ja bossa już
bije. O, 13 tysięcy oczywiście w to pójdę. Tylko skoro mam jednego maga dodatkowego, ja bym kupił jakąś, no trzeci tier różka starczy na razie. I jakąś spoczko zbroję bym kupił też, może być taka. Żeby on miał cokolwiek już w tej chwili, jakkolwiek czymś bił. No i 13 tysięcy zgarnięcia. Znalazłem sobie już asesyna, czy ja go zatrzymałem? Ja go zatrzymałem, asesyna podwojownika, który będzie miał, no wejdzie nam po prostu wojownik jeszcze dodatkowo. Tu 11 tysięcy zgarnięcia i bym bardzo chciał dostać te pieniążki. I myślę, że bezproblemowo, oj, tu troszeczkę niebezpiecznie. Ale na szczęście nasza umiejętność asesynów bardzo nam pomaga. Cieszę się z tego powodu, mamy kolejnego asesyna. Bardzo fajne różdżki. Oj, zbroja lepsza. Nie wiem, czy ja bym nie zamienił. Na pewno bym zamienił tą różdżkę lodową na coś innego. Może jakiś Thunder Staffa. Coś w tym stylu. Śmieszne. Dobra, dam ci to, bo ty jesteś asasynem, nie magiem. Ja wziąłem tą zbroję, żeby zamienić jemu, a nie dać tobie, kolego. W sumie tobie mogę dać na razie ten drugi poziom. Tobie dać lepszą różdżkę, a tobie dać topór. I stań sobie bardziej tutaj, o. Mamy questa zrobionego. Oczywiście pójdę pod pieniądze, bo jestem zachłanny. I pójdziemy oczywiście w te fioletowe, bo się przyda. No i na razie wydaje mi się, że tyle. Niestety nie stać mnie na ulepszenie sklepu, a szkoda. Chyba, że te buty sprzedam. No i takich nie założę. Jak zazwyczaj mam tak, że jak już mam jakiś jeden rodzaj. O, bardzo fajna zbroja w sumie. Nie przyda. A może jemu dam. Dobra, to jednak się przyda. Mam tak, że jak już mam jakiś jeden rodzaj artefaktów, to jest zazwyczaj do końca gry. Nie ściągam, nie zmieniam ich. Często się jakiegoś builda pod artefakty też robi, nie oszukujmy się, jeżeli artefakty dają jakiś knockback czy coś w tym stylu, no to po co go zamieniać co chwilę. Dobra, mamy zbrojkę, chciałbym jakieś nowe bronie, na przykład taką lancę bym chciał, Thunder Staffa bym wziął, ale nie stać mnie, bo bym był lepszy na czwarty tier po prostu, będzie łatwiej to. Tą zbroję damy tobie, bo nie mam co z nią zrobić, a lancę ktoś miał trzeciego poziomu, właśnie. Weźmy tego Thunderstone'a, reroll, uj, kolejny Thunderstone'ik, bardzo mi się to podoba, nic więcej tu nie dostanę, bardzo fajna zbroja pod maga. Jedziemy pod pieniądze. Trzeci poziom jest troszeczkę nieprzydatny, więc go od razu sprzedam. Tu sobie weźmiemy Thunder Staffa, wezmę to i wszystko mam naraz. Na to już mnie niestety nie stać. I teraz tak, czy będzie mnie stać? Raczej będzie mnie stać na ulepszenie tego Thunder Staffa. Mamy go na czwartym poziomie. Fajnie, trzech magów, trzy różne różdżki. Czy jest jeszcze jakaś różdżka? Chyba nie. Fajnie by dodali, bo przypominam tylko, że to nie jest jeszcze pełna wersja gry. Ona tam jest w wersji beta jakiejś tam. Czy ja mogę to jakoś sprawdzić? Da się wyjść. W ogóle nazywałem swój świat Dabu, nie chce mi się ciągle nazywać. 013. No to jest jeszcze bardzo taka wczesna wersja gry. Ale jest mega przyjemna. Jest naprawdę dobra do grania. Super mi się w nią gra i się z tego cieszę, że mogę w nią pograć. W sumie dziękuję też twórcom, bo od nich dostałem kluczek. Tam w ogóle jakieś drzewo było. A, te drzewo to jest mój artefakt. No tak, zapomniałem o nim. I fajnie by pododawali. No będę musiał chyba napisać do twórców, się zapytać, czy dodadzą parę ciekawszych rzeczy do tej gierki. Znaczy na pewno będę nad nią pracować jeszcze, ale mam kilka ciekawych pomysłów na tą gierkę, żeby coś pododawać. Jestem ciekawy, czy chcieliby posłuchać tych moich pomysłów. Mamy czwarty, trzeci, ale ty masz beznadziejną zbroję, więc kupimy tobie lepszą. Ja w ogóle mogę jeszcze dwóch ludzi robić, a skupiłem się na ulepszaniu mojej drużyny. I na przykład w ten sposób zdobyłem sobie kilka przedmiotów lepszych. I w sklepie dalej na mnie czekają, bo na przykład taki topór, miecz dodatkowy. Wszystko kupię oczywiście. I topór sobie ulepszę. Nie potrzebuję kolejnego jajka. Poszedłem pod to, ale 7 tysięcy to mało. Ja potrzebuję teraz pieniędzy na ulepszenia, ewentualnie do robienia sobie kolejnego jeszcze człowieka do mojej armii potężnej. A nie potrzebuję jajek, mam dwa jajka. Ja potrzebuję klejnotów do skraftowania. W ogóle mam tyle broni, żadnej mu nie dałem. Jestem najgorszym wojownikiem tutaj. Kolejna lanca, dam ci miecz, będziesz miał potężny. Mogę temu zamienić w sumie, ale niech ma już to. Ten też jest przydatny, nie oszukujmy się. Lancę mamy dodatkową, więc bym upgrade'ował. O, ja ci kręcę, wszystko takie drogie, tu jest takie drogie. W sumie, ta gierka jest na tam poziomie trudności, tam Verhard czy coś takiego. O, ona jest dosyć prosta, powiem szczerze. Pójdę po pieniądze. Jest też opcja, że ja po prostu jestem wykwalifikowanym graczem tej gry i łuk. Zabiorę ci miecz, kolego. Wtedy tobie miecz nie będzie potrzebny. Który ma miecz? Nie, ty masz miecz. O. Miecz tobie nie będzie potrzebny, ale mamy jeszcze jednego ziomka, to tamtemu dam miecz. A tobie dam, koleżko, łuk, który mam na piątym poziomie aż. Damy ci jakąś ładną zbroję. Kurczę, czy zbroja Thora mi jest potrzebna? Fajnie by było, nie? Poupgrade'ować im też zbroję. Więc weźmy. Ja cię kręcę. 14 zbroi wpadło idealnie czwartego tieru. Damy tobie taką zbroję. Damy tobie taki łuk i będziesz potężnym wojownikiem. Wy macie wszyscy na czwartym, więc to będzie do ulepszenia, to do ulepszenia. I pozostaje nam zrobienie rajdów. 33. Ojej, jak daleko jeszcze mam do wygrania. Legendarną drużynę dostałem. Nie muszę kupować. Mam Space for Dwarfa. Mógłbym zbroję. Po co mi zbroja? Biorę dodatkowe miejsce, nie będę musiał wydawać na niego pieniędzy. 8 tysięcy to kosztowało, a mam za darmo. I teraz asasyna, jak najbardziej, ale pod co? Najbardziej z tego co widzę, najbardziej by się opłacał asasyn pod tarczę. I takiego poszukam. Idealnie. Znaleziony asasyn pod tarczę, tarcza nam na drugi weszła. Asasyn z przodu. Masz taką zbroję. To będziesz trzecim, który ma tą zbroję. No i masz miecz, bo chyba nawet dla ciebie go trzymałem. Lanca, ujujuj. Tylko ja nie pamiętam, czy ja potrzebuję tej lanca. No ale lanca lepsza niż jajko i to coś tam. O, mam jeszcze questa kolejnego. Tu już pieniążki, bo trzeci tier tylko. To tak 2 na 10 bym powiedział. Lanca jest mi mało przydatne, ale zawsze pieniążki. Oj, wydaje mi się, że jak się na szybko nie ulepszę, to będę przegrywać wszystkie walki. I jest bardzo niebezpiecznie. Bym powiedział, że nawet bardziej niż mi się wydaje. Więc muszę czym prędzej ich poulepszać. Z broni, które mi zostały teraz tylko do ulepszenia, to jest jeden topór i jeden miecz. Więc na tym się skupimy, żeby znaleźć i topór, i dodatkowy mieczyk. I topory już chyba. Nie, topór już w ogóle będę miał. Czyli nie będzie mi potrzebne to. Wyrzucę to, najwyżej
razie będę szukać kolejnego. Jeszcze tak daleko mam akurat do pokonania ostatecznego bossa, ale już lekki problem się zrobił. Już miałem taki jedną rundę, w której prawie przegrałem. Na szczęście udało mi się wyjść z tego cało, tylko żeby weszło. Weszło i przy okazji dostaliśmy artefakt. Nie wiem, czemu jest mechanika z tymi artefaktami. Znaczy fajnie, przy okazji dostajemy też coś dodatkowo. Mi to mało przydatne, ale zawsze coś dostajemy. Teraz tylko miecz znaleźć. Kolejna legendarna skrzynia otwarta i mam do wyboru dwie zbroje Thora, które są dosłownie tym samym, oraz Loki's Robe'a. Nie wiem, czy ja bym nie wziął może Loki's Robe'a przy okazji, jak już to biorę. Miecz idealnie, nie będę musiał szukać w sklepie za długo. I Loki's Robe'a masz ty, kolego, więc tą zbroję ci sprzedam. Miecz możemy ulepszać i wszyscy już mają maksymalny poziom broń, o ile wejdzie wszedł. Proszę, jeden mieczek w sklepie, jeden. Wszedł, na szczęście wleciał miecz jeden, ale musiałem sporo szukać. Ja cię kręcę, musiałem pół sklepu powywalać tam. W ogóle też mogę tak sprzedawać, na przykład przytrzymać to i wtedy kliknąć sell. Jest to dużo prostsze. A, jakoś tak się przyzwyczaiłem do klikania ręcznie. No to teraz jedynie mi pozostaje zbieranie zbroi, na przykład to sobie wziąć, o to sobie wziąć, bo za darmo to jest spoko. Te Vanir's Coat'y też chyba będę mógł zabrać przy okazji. Czy mnie stać na ulepszenie tego? Lecę od lewej strony, wszystkim ulepszę. Nie weszło na drogę. Nienawidzę tej gry. Zbliżam się już powoli do ukończenia tej rozgrywki. Niby to jest na jakimś tam, wiecie, very hardzie, ale no, ja już to chyba nawet mówiłem, że mega proste. Mega proste do ogarnięcia. To sobie ulepszmy, tobie zamienimy, bo i tak mamy lepszy. Piąty tier. Jedynie co mi pozostały to te Odyna. To są Odyna zbroje? Tak. Dwie zbroje Odyna zrobić. No i teraz tego Frey, nie? Frey robię sobie. No jak wejdzie, to już mam wszystkie w sumie zbroje zrobione. I tylko dwie Odyna do ogarnięcia. W końcu jajko mi wilka trafiło się. Mogę wilka sobie skraftować. Nieprzydatne, ale przynajmniej będzie. Piątego tieru. Tylko szóstego jeszcze nie ma niestety. Jestem głupi. Dostałem piątego tieru Odyna i zacząłem rerollować szukając kolejnej, ale przecież jak ja ich połączę, to mają piąty razem. Będę miał trzy wtedy. No i wszyscy w sumie chyba. Czekajcie, sprawdźmy. Tu jest piąty, wszyscy mają piąty tier broń. Ja, wszyscy. Każdy po kolei. No to teraz mi pozostało jedynie co to robić, byle jakie misje i koniec. I wygrałem po nową rundę. Chyba, że jeszcze przy okazji wejdzie mi taki piękny kryształ na jajko ptaka. Oj tak, to się wtedy przyda. Żeby testować swoją drużynę, wybrałem te najdroższe, mam 78 tysięcy. Co ja z nimi zrobię? Ciekawe, nie mogę już kupić kolejnego do mojego teamu. Brałem te najtrudniejsze questy i w sumie nie były takie trudne. Raz, może z dwa razy było tak, że no lekko bym przegrał. Lekko było tak, no na pograniczy. I tutaj jak przegram, to się normalnie popłaczę ze śmiechu. Ale nie, było to proste, jak bułka z masełkiem posypana cukrem, pudrem. Łatwa wygrana po raz kolejny. Mam nadzieję, że jak najszybciej dodadzą dodatkowe rzeczy, bo mam maksymalny level wbity w gierce. Tu się levele wbija ogólnie wygrywając i się odblokowywało jakieś różne rzeczy. Na szczęście ja już mam wszystko odblokowane. No i w sumie to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku na ekspercie już wtedy. I później Ragnarok. Myślę, że ekspert może być ciężki do pokonania. Tam Ragnarok pewnie będzie turbo trudny do zrobienia, nawet jak dla mnie. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i czym się...